Po pierwsze jest czas świąt i chcemy jak najwięcej śpiewać właśnie na święta, chwalić Pana Boga kolędami, pastorałkami. Po drugie bardzo ważny powód, dla nas chyba najważniejszy, że jest to nasza 7. rocznica powstania zespołu Jemioły. Właśnie minęło 7 lat. Mamy różny repertuar, kolędy są szczególnie przez nas ukochane. Jemioła ma bardzo różny repertuar, od pieśni popularnych, poprzez pieśni żołnierskie, patriotyczne, również z muzyki klasycznej. Niemniej jednak repertuar ludowy, regionalny jest jakby przeważający w zespole. Z tym repertuarem najczęściej śpiewamy latem, kiedy są w miejscowościach dożynki, święta ludowe. Natomiast zdarza nam się, na przykład w ubiegłym roku, mieliśmy koncerty, byliśmy współorganizatorami koncertów, na przykład Murem Zapolskim, Mundurem, gdzie prezentowaliśmy pieśni patriotyczne. Byliśmy współorganizatorem koncertów dla Ukrainy i też śpiewaliśmy tam sporo piosenek regionalnych, również patriotycznych z Ukrainy. Dwa koncerty bardzo takie zapamiętałam je szczególnie. To są koncerty z Książnicy Podlaskiej, gdzie zaprezentowaliśmy różny repertuar. No i zaśpiewał z nami Jaś Starosta. Zaśpiewał piękną pieśń ukraińską Bracia Ukraińcy, która stała się też takim przebojem naszych koncertów dla Ukrainy. Jemiole towarzyszy kapela. To jest zespół składający się z muzyków z Filharmonii Podlaskiej, z muzyków, którzy często grają, profesjonalnie grają. I tutaj w dzisiejszym koncercie wystąpił Radosław Koper, grał na skrzypcach, Bogdan Obrycki grał na akordeonie oraz klarnet, na którym zagrał Jan Mlejnek. Mamy plany na przyszłość, ale przede wszystkim chcemy, żebyśmy byli zdrowi, bo Jemioła sporo chorowała. Robimy nowy repertuar, chcemy nagrać, w studiu nagrań zrobić nagrania. Oczywiście koncerty różne odbędą się, ale myślę, że w mediach wszyscy nasi słuchacze w odpowiednim momencie dowiedzą się o terminach.